Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. No i Pan Petrus Paulus, akurat z imieniny chyba Pan obchodził wczoraj czy przedwczoraj, wczoraj, pyta mnie tak. Szanowny Panie Stanisławie, jak to jest z tym Marksem, wielki filozof, którego myśli wypaczono, czy od samego początku zbrodniarz? Pozdrawiam. No ja w ogóle nie uważam Marksa za filozofa, a tym bardziej za wielkiego, raczej za ideologa. Raczej za ideologa. Jeżeli coś takiego charakterystycznego można mu przypisać, autorstwo, to razem z Zygmuntem Freudem, tylko on na innym, że tak powiem, polu, a Marx na innym, stworzyli taki system podejrzeń, że właściwie nie ma działalność ludzi, całych mas ludzkich nie jest autentyczna, tylko wynika z takich przyczyn, których oni sami sobie nawet nie uświadamiają. No a kto sobie uświadamia? No awangarda, która zjadła wszystkie rozumy, poznała, spenetrowała prawa dziejowe, no i w związku z tym powinna przewodzić najpierw proletariatowi, a potem już całej reszcie też. Także widać, że to jest takie ideologiczne uzasadnienie władzy mniejszości nad większością. I ta ideologia Karola Marksa wcale nie została wypaczona. On się, wystarczy przeczytać manifest komunistyczny, to jest takie wyłożenie tych wszystkich zasad, że on wcale się od przemocy i krwawej takiej jatki nie uchyla. Przeciwnie, podkreśla to z naciskiem, że rewolucja tutaj musi się dokonać jako jedyny sposób tej przemiany i to taka widać wyraźnie, że krwawa. Wszystkie następstwa, jakie w rezultacie zaaplikowania tej ideologii nastąpiły, można znaleźć jako zapowiedzi w postaci takiej zalążkowej w manifeście komunistycznym. No więc taki to z niego filozof. Zbrodniarz, krótko mówiąc, od samego początku. Pan Daniel Romański. Witam Pana. Panie Stanisławie, dzisiaj mam jedno pytanie. Opowiadał Pan w jednym z nagrań, że zadawał Pan pytanie potencjalnym studentom o jedną zaletę monarchii i republiki. Zastanawiałem się nad zaletą republiki. Jedyna rzecz, jaka wydaje mi się zaletą, a przynajmniej może aspirować do tego miana, jest to, że w republice trudno jest wprowadzić dobre reformy, ale złe również, z dodaniem, że jedyna republika, która zdała egzamin, to ta wenecka, ale to ewenement w przyrodzie w związku z tym, że tam rządzili przedsiębiorcy i sama Wenecja funkcjonowała jako wielkie przedsiębiorstwo. A jak Pan na to pytanie by odpowiedział? Czy według Pana republika ma jakieś zalety? Jeśli tak, to jakie? No nie tylko Republika Wenecka, tak nawiasem mówiąc, bo Republika Nowogrodu też bardzo dobrze funkcjonowała, ale rzeczywiście tam też to przedsiębiorcy, kupcy głównie mieli najwięcej do powiedzenia w Nowgorodzie. No i dzięki temu to funkcjonowało jako jedno wielkie przedsiębiorstwo. Natomiast gdybym miał wskazać zaletę republiki, no to na jedną bym wskazał. Otóż to się wiąże z przymusowym poborem do wojska. Jeżeli jest przymusowy pobór do wojska, to znaczy, że ci ludzie na skutek polityki rządu muszą, pobór jest przymusowy, muszą ryzykować życie w obronie tej polityki, no to wydaje się sprawiedliwe, żeby mieli jakiś wpływ na jej kształtowanie. To jest oczywiście wpływ czysto teoretyczny, być może nawet iluzoryczny, no ale wydaje się, że to taki postulat mieści się w granicach rozsądku. Jak to wygląda w praktyce, to jest całkiem inna sprawa, ale nie o to mnie Pan pyta, jak to wygląda w praktyce, tylko czy jakąś zaletę
republiki można by wskazać? Ja bym wskazał tę. No, ale ci kandydaci na studentów mogli powiedzieć, że na przykład republika nie ma żadnej zalety. No i ja bym to przyjął do wiadomości, tylko bym prosił ich o uzasadnienie takiego stanowiska, czy że monarchia nie ma żadnej zalety, to też bym przyjął do wiadomości. Problem nie polegał na tym, że oni nie potrafili tego uzasadnić, tylko w ogóle, ponieważ to się nie mieściło w żadnej formułce, no to okazało się, że możliwości samodzielnego formułowania stanowiska nie są ich najmocniejszą stroną. Pan Krzysztof Żarnecki. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jeśli można, to chciałem zapytać. Pierwsze, o pańską ocenę rejterady polskich władz po 1 września 1939 roku. No, oceniam to jako rzecz skandaliczną. Ci ludzie uważali, że bez nich by wszystko diabli wzięli, że ich egzystencja jest najważniejsza i dla państwa, i dla narodu. Tymczasem okazało się, że można się bez nich doskonale obejść. No, ale już najwięcej pretensji to mam do marszałka Rydza Śmigłego, który był naczelnym wodzem i który opuścił swoje wojska w momencie, kiedy one jeszcze przez 2 tygodnie prowadziły walkę. No to po prostu, to już jest hańba. Także nic właściwie marszałka Rydza Śmigłego nie tłumaczy w tym opuszczeniu walczących wojsk przez naczelnego wodza. Okazało się potem, że bez tych uciekinierów zaleszczyckich państwo może nadal sobie funkcjonować i nie widać żadnej różnicy, a skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać, jak głosi slogan reklamowy. Drugie pytanie. O pańską ocenę zajęcia Zaolzia. Słaby jestem z historii, a słyszałem taką opinię, że w tamtym czasie Czesi mieli najnowocześniejszą armię w Europie, a ponieważ nie była ona wielka, więc Czesi nie mogli walczyć i z Niemcami, i z Polakami. Stąd ponoć bierze się niechęć Czechów do Polaków, którą jeszcze wzmocniła akcja z 1968 roku. No stąd pewnie też się bierze ta niechęć, ale ta niechęć występowała już wcześniej. W 1919 roku był plebiscyt tam na Śląsku Cieszyńskim i te antagonizmy, bo to prezydent Wilson to uważał, że plebiscyt to jest najlepsze, najsprawiedliwsze, najbardziej kulturalne wyjście, rozwiązanie jakiegoś sporu terytorialnego, ale nigdy takiego plebiscytu nie widział z bliska i nie zdawał sobie sprawy, do jakiego onieprzytomnienia ta agitacja plebiscytowa może doprowadzić. Zilustruję to właśnie na przykładzie plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Otóż z jakichś powodów Włosi, włoscy żołnierze, bo tam żołnierzy delegowano, żeby tam pilnowali porządku, z jakichś powodów włoscy żołnierze opowiadali się po stronie polskiej, a francuscy po stronie czeskiej. Już nie pamiętam tych powodów, ale w każdym razie tak było. I w jakimś zamtuzie tam na przedmieściach Cieszyna od słowa do słowa przyszło do tego, że wzięli bagnety i zaczęli się zażynać. Nie Polacy z Czechami, tylko Włosi z Francuzami. To jest ilustracja tego, do jakiego onieprzytomnienia może doprowadzić agitacja plebiscytowa, w ogóle wszelka agitacja polityczna, do takiego no, rozpalenia namiętności. Nawet ludzi, którzy w ogóle przedtem o Polsce, a już o Cieszynie, to w ogóle nie słyszeli w życiu, nagle się zaczęli rżnąć bagnetami, bo tutaj różnica zdań się pojawiła. Natomiast jeśli chodzi o rok przed wojną, 1938, no to cóż, Czesi wprawdzie mieli armię dobrze uzbrojoną. Czy ona była najnowocześniejsza? No, to bym tutaj nie był taki pewien, bo niemiecka armia była naprawdę bardzo nowoczesna. Chyba nawet bardziej nowoczesna niż czeska, ale czeska była dobrze uzbrojona, bo Czesi mieli przemysł zbrojeniowy rozwinięty.
Ale Czesi nie podjęli walki nie dlatego, że Polacy im militarnie zagrażali, bo Polacy, zajęcie Zaolzia to było demonstracją, to nie była akcja militarna tak z prawdziwego zdarzenia, raczej taka demonstracja. Natomiast Czesi nie podjęli walki dlatego, że Hitler zmłotował prezydenta Hache rozmaitymi pogróżkami, między innymi, że zbombarduje Luftwaffe, zbombarduje Pragę. I prezydent Hacha no, nie miał żadnego oparcia w niczym czy w nikim. Tak się przejął, że trzeba było go zastrzykami ratować przed śmiercią. No i oczywiście Czesi nie stawili żadnego oporu, a potem Niemcy doprowadzili do aksamitnego rozwodu Czech i Słowacji, co zostało powtórzone na przełomie lat 80. 90. Widać było, że widać tu chociażby na tym przykładzie, że polityka niemiecka cały czas jest taka sama, niezależnie od tego, kto tam ją robi, czy Hitler, czy Angela Merkel, czy kanclerz Helmut Kohl. I trzecie pytanie. Jak brzmi pańskie ulubione motto? Licząc na, jak zawsze, wyczerpujące odpowiedzi, pozostaję z szacunkiem. Życzę dużo zdrowia i nieustającej pogody ducha. No, ja mam różne takie ulubione motta, ale jedno to tak mi w tej chwili przyszło do głowy, że dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują.